Kolej metropolitalna, rower metropolitalny, bank danych, tańszy prąd, do tego drony, autobusy elektryczne, zawsze punktualne, z uśmiechniętymi kierowcami. Cele Metropolia stawia sobie ambitne, ale jesienią przynajmniej część z nich musi zamienić się, przełożyć się na konkrety. Miesiąc miodowy kiedyś się skończy, pojawią się pierwsze spory. Przed wyborami z całą pewnością krytycznym okiem na Metropolię będą patrzeć politycy partii rządzącej. Ona musi bronić się wynikami, a pamiętajmy, że to dziś nadzieja nie tylko dla miast Śląska i Zagłębia, ale także innych regionów z podobnymi aspiracjami. Ponad tydzień temu rozmawiałem z prezydentem Sopotu w Katowicach. Dla Trójmiasta GZM jest trochę jak oglądanie pierwszego człowieka, który odważył się spróbować krewetki. Pamiętacie w Foreście Gumpie? To był, według samego Foresta Gumpa, to był najodważniejszy człowiek świata. No ale my tu o odwadze, rozwoju, inwestycjach, innowacjach, a tymczasem ostatnia roszada w zarządzie metropolii każe zadawać pytanie, czy ta metropolia zajmie się nasadzeniami, trawnikami, a przy okazji czasem wolnym rekreacją swoich mieszkańców. Również do zarządu GZM dołączyła Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego. Czy tak jak zaproponował kilka dni temu na tej antenie Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, prezes Moczkowska pociągnie za sobą Park Śląski właśnie do metropolii? Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w Radiu Piekary Marcin Zasada. Zapraszam na godzinę 7:30. Radio Piekary.